Siemaczko, drodzy widzowie, dzisiaj ogólnie będzie podsumowanie iPhone'a 5S. Zapraszam do oglądania. Ja coś testowałem, jego wszystkie funkcjonalności, może nie do końca wszystkie, ponieważ niektórych rzeczy nie mam, już od Apple Watcha, ale ogólnie telefon na dzisiejsze czasy, jak na typowego kolekcjonera, na odcięcie się do internetu, jest niezły. No niezły po prostu jest telefon, nie? I disclaimer, ten telefon pochodzi z 2013 roku, więc ogólnie nie wszystko może działać, więc co? Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą przetestujemy, będzie czynnik linii papiernych, najważniejsze rzeczy do blokowania. Dobra, i działa dość szybko, tylko trzeba nacisnąć, to jest trochę minusem, no ale w tych nowszych iPhone'ach chyba... Nie wiem, taki wait był przez chwilę, no przepraszam, że tak mówię. Ogólnie telefon dość mały. Jeśli piszecie na klawiaturze, możecie się do tego na razie nie przyzwyczaić. Na przykład wchodzicie, tutaj wpisujecie, że coś ustawienia, nie? Jakby co będzie zablokowane, bo dane tej osobowe będą na iCloudzie. Tutaj wpisujecie na przykład taką rzecz, frazę. No i ogólnie trochę podczas pisania będziecie mieli trudy na początku, ale przyzwyczajcie się do tego. I czy wszystkie aplikacje będą działać? No nie wszystkie, na przykład jak próbuję zainstalować GarageBanda, już kiedyś nawet próbowałem, już chyba mówiłem kiedyś o tym, że GarageBand nie działa, ale pokażę wam to. Wpisałem przykładowo GarageBand. Tutaj będzie pisać, że to iOS 17.5 albo coś, albo 4, nie wiem jaki tam był system. I twierdzimy. I tak to będzie wyglądać, że od 17.4 tutaj pisze, że trzeba pobrać na przykład wobec iOS, ale niestety tu się nie da, bo to jest iOS 12. Coś, nie pamiętam dokładnie. Szczerze mówiąc, to jest właśnie spory minus, ponieważ GarageBand ogólnie jest bardzo świetnym programem, albo jeszcze aplikacja Znajdź Telefon, która też jest od iOS 17.4. Nie wiem, chyba albo 15, nie pamiętam. Też nie działać nie będzie tutaj, więc ogólnie minus to jest. Na plus jest taki, że o dziwo YouTube tu działa i TikTok nawet, tylko że na TikToku mogą być ściny, ostrzegam, jeśli będziecie używać, więc no to jest ograniczeniem, trzeba TikToka używać, bo się tnie często, a telefon ogólnie ten lubi się przegrzewać, ostrzegam was przed tym również. I jak działa? Coś tutaj mi weszło ogólnie, muszę to wyjąć, momencik. Działa bardzo czysto, co jest wielkim plusem. Ja nie wiem jak z rozmowami, bo ogólnie nie wkładałem tu karty SIM, więc rozmów nie będziemy tu omawiać, może kiedy indziej omówimy. Natomiast filmy bez zarzutu działają, nawet 1080p, ale jeśli odpalicie 60 klatek, to również będzie wam w miarę dobrze działać. Najlepiej palcem 720p60. No 8K raczej tu nie będziemy testować, bo się przegrzeje telefon, czy coś tam będzie się dziać, lepiej nie będę tego testował, albo się będzie wideo w ogóle zacinać całe, więc nie testuję tego. Natomiast jeśli chodzi o płynność, ogólnie jeśli wchodzimy przed w aplikację TikToka, to będą ściny, sam doświadczyłem tego, ale na przykład SoundCloud, YouTube, czy na przykład Stackball, ogólnie git działają, nie? Ale Rider już też się to ścina, więc też wiem, bo sam testowałem, mogę wam nawet pokazać, albo miejcie moje zaufanie. Czekajcie chwilę, tylko neta wyłączę. Wejdziemy sobie w Stackball i włączamy Stackball. Trzeba poczekać chwilę. Na początku była ma ścinka, ale tak w ogóle to chyba działa dobrze. To też zależy, czy odpalicie internet. No nie zależy w sumie. Jeśli odpalicie internet, to ogólnie będzie się ścinać niestety. Ale to wiadomo. Jak gry, nie? Chyba, że gra potrzeba internetu, to wtedy nie będzie reklam, to nie będzie się ścinać. Ale ogólnie ta niepotrzeba internetu, a jeśli odpalimy, to będzie trochę niepotrzebne, gdyż jakby tu powiedzieć, będzie słabo. Po prostu gra będzie się ścinać i będzie klapa po prostu z grania. Ale tak ogólnie gry git działają.
I pewnie będzie się pytać, czy Brawl Stars da się tu odpalić. Zależy jakie wymagania, nie? To też od tego zależy. Musicie przeczytać na pod aplikacją, co jest napisane, że od jakiego systemu, wiecie o co chodzi. Dobra. Wbijemy do końca, czy nie? Zobaczymy, widzowie. A, nie wbijemy. Ale ogólnie telefon fajny. Przejdziemy do następnego. Do następnej rzeczy, przepraszam. Co do personalizacji, ogólnie telefon, jakby to powiedzieć, jest git. Chociaż no, motywy by się na zegarze byłoby fajnie, ale to trzeba chyba, że jailbreakować wtedy. Nie wiem, ja nie jailbreakowałem. Znaczy jailbreakowałem, ale nie znam się ogólnie na tym, więc nie robię. Co do Messengera. Messenger działa bez zarzutu. Jednak czasami nie da się filmów wysłać, które się na przykład nagrywało aparatem. Albo nie można wysłać wiadomości, chociaż z tym nie miałem akurat problemu z wiadomościami, tylko z filmami. Ale telefon, szczerze mówiąc, fajny, taki do sociali, czy tam, znaczy nie sociali, do pisania, czy na przykład przeglądania internetu, prostych gierek, to jest ogólnie dobry telefon. Co do montowania, do aplikacji i do montowania. Ogólnie udało mi się tu CapCuta zainstalować, o dziwo, bo na iPhone 5 nie udało się. I co do iPhone'a 5? Musiałem sprzedać. Ale tak poza tym, na przykład sobie weźmiemy film, nie? W tej chwili nam będzie się ładować, bo to wiadomo, 1 GB RAM-u. A i miałem mówić, ten telefon ma 1 GB RAM-u oraz 16 GB pamięci wewnętrznej. Czyli dosyć nieduży jak na dzisiaj, ale dla mało wymagającego, bardzo mało wymagającego, mało użytkownika będzie to idealne. Ciszymy trochę, bo wieczór. Co do montowania, trochę się będzie ścinać, jeśli dajemy mocniejszy efekt, na pewno będzie się ścinać, bo CapCut jest wymagający, wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o U-Cut'a, ja mam drugi program jeszcze, U-Cut, trochę prostszy jest, trochę prostszy, łatwiejszy i mniej wymagający, ale też się ścina niestety z tego co zauważyłem, mogę wam na to pokazać. No U-Cut ogólnie się tnie, nie? Tłukać się nie tnie, bo to proste wideo, ale no, teraz nie ma tragedii, ale tak to się ścinał ogólnie. Więc można powiedzieć, że tak ogólnie ten iPhone różnie działa, ale działa w większości pozytywnie. Co to Opery Touch? Taka, to normalna to jest Opera, tylko nie wiem czemu Touch się nazywa i ma inne logo, ale tak czy inaczej działa dobrze. Chyba to jest starsza wersja i dlatego. To jest to chyba na słabsze telefony. Wpiszemy sobie przykładowo mój kanał. Wpiszemy sobie osiedle Rubinkowo, na którym kiedyś mieszkałem. Momencik. No i co do wyszukiwań. Do internetu też można przeglądać sobie. Nie zacina się ani nic. Mogą być małe ścinki, ale to tam rzadkość. Sobie wejdziemy. A co to na nie działa? Aj moment. Można sobie popatrzeć sobie na Wikipedii na przykład. I ogólnie telefon działa bez zarzutów pod względem internetu. Co do zdjęć, widzowie, nie wiem jakby to powiedzieć. Zdjęcia robi no dosyć słabe niestety. Przykładam sobie zdjęcie klawiatury zrobimy. Bez flasha oczywiście, wyłączone flash. Zrobię sobie zdjęcie przykładowo klawiatury. Przykładowo takie zdjęcie wychodzi. No szczerze, w przybliżeniu nie za ciekawie to wygląda, ale wiadomo, to jest 8 megapikseli, to jest telefon z 2013 roku, no to wiecie. A wideo już macie nagrane wszystkie, chociaż no niektóre wideo, na przykład wideo z 5.8 nagrane iPhone 5S, to jest właśnie tym telefonem nagrane, więc możecie sobie sprawdzić shortsa. No. No i podsumowując, jabłuszko ogólnie jest git. Niestety minusy są takie, że lekko się ścina czasami. No i można tyle powiedzieć. I jeszcze tam był jeszcze jakiś jeden minus, ale już nie będę podawał. Minusy są raczej dwa. Tak jak mówiłem na początku odcinka i ten właśnie się trochę ścina. No i cóż, to będzie już tyle. Zostawcie łapkę, subskrypcję. I żegnam z wami. Dobranoc. Cześć.